Dzień dobry Państwu. Dzisiaj walentynki, 14 lutego 2023 roku. Można powiedzieć, że z miłości do Buicka postanowiłem go sprzedać. Ten film będzie poświęcony, będzie nagrany tak, żeby go zachwalić potencjalnym kupcom, a w zasadzie z grubsza jednemu, którego pozdrawiam. Chyba, że pojawią się kolejni. Tutaj na zdjęciu, proszę Państwa, zacznijmy od tego, jest pani Ethel Peary, jego pierwsza użytkowniczka, można powiedzieć, że właścicielka, chociaż auto było kupione przez jej męża. Pani Ethel była nauczycielką muzyki w Minnesocie i tym samochodem jeździła po okolicy i dawała lekcje gry na pianinie. Głównie chyba pianinie, tak jest tutaj napisane, ale o tym zaraz będzie więcej. To jest zdjęcie powiększone oczywiście. To zdjęcie zostaje u mnie. Tego zdjęcia nie chcę się pozbywać, ale tutaj mamy tak na szybko jeszcze jeden egzemplarz, z którym przyjechał ze Stanów. Tutaj mamy kopię, bo niestety nie zachowała się, nie przypłynęła, gdzieś zgubiła się. Ostatnie numery Buicka. Takie numery były widoczne na zdjęciu, na zdjęciach tych sprzedażowych ze Stanów. No niestety gdzieś te numery zaginęły. Były też tam takie skórzane, fajne rękawice. Też to niestety zaginęło. Tutaj mamy replikę tanią. Ta replika też zostanie u mnie, bo jest przyklejona. Pewnie odeszłaby tutaj z farbą. Tu mam jeszcze fajne takie gadżety. To są malunki mojego kolegi Konrada z Warszawy. Jak widzicie, tutaj jest szyba i z tyłu jest jeszcze jedna warstwa, co robi taki efekt trójwymiarowości. Tutaj jeszcze jedna praca, taka kropkowana, kolegi Michała też z Warszawy. To są takie fajne rzeczy. No pomyślelibyście, że co za czub sprzedaje taki samochód. No i chyba macie rację, ale na razie jestem zdecydowany. Tu, proszę Państwa, są strony z gazet. To są autentyczne gazety z 40 i chyba z 41 roku z ogłoszeniami dotyczącymi tego konkretnego modelu. Fajnie, że to zachowali. Proszę bardzo, to wszystko jest zalaminowane. To jest 40 rok, a tutaj jest chyba 41. No mniejsza o to. Takie były wtedy, proszę Państwa, problemy. Cyk, dobra. Tutaj mamy protokół z Crowna, bo auto było zabezpieczone antykorozyjnie. I przy okazji sprawy Crowna możecie to auto zobaczyć w warsztacie Crowna w Radomiu, na podnośniku, przed konserwacją i po. No i tam możecie przekonać się, jak doskonały jest stan blacharski nie tylko nadwozia, ale też podwozia tego samochodu. Mnóstwo rzeczy, z którymi wyjechał z salonu, jeśli nie wszystkie, zachowały się, a w zasadzie rodzina je zachowała. Tak, tu mamy... Nie, to jest w ogóle 46, to najmocniej Państwa przepraszam. Tutaj mamy taki manual. Dotyczący tego rocznika Buicka. O, to. Sorry, Gregory. To nie od niego. Tutaj są papiery od rzeczoznawcy. W takim stanie przyjechał. W sumie mógłbym to wyjąć, żebyście sobie mogli... Sorry. Już momencik, zaraz będę. Żebyście sobie mogli zobaczyć. W takim stanie dopłynął. Ten koc mam zachowany. Duży, w świetnym stanie. Ponoć kanapa była przykryta tym kocem przez właścicieli, żeby się nie ubrudziła. I ja robię to samo. Ta kartka też jest zachowana. Ona leży sobie tutaj w tym schowku, gdzie tutaj na klapie jest zegarek, który ma spory silnik i spory apetyt na prąd. O tym później. Proszę Państwa, tutaj są korale pani Ethel, które też się zachowały, i mamie.
Czy to wszystko? Nie, jeszcze tutaj mamy jakieś zdjęcia. O, proszę bardzo. Więc jak widzicie, nic tutaj nie było poprawiane. Ten samochód w takim stanie przyjechał. Dobra. To mamy to. Tu są dalej jakieś dokumenty różne. O, tutaj mamy od rzeczoznawcy dokumenty, bla bla bla. Jakieś tutaj polisy. Paragon za paliwko. Commercial invoice. Dobra. To idziemy dalej. Tutaj mamy też, widzicie, schematy gaźników. Myślę, że sporo przydatnych rzeczy. Tutaj mamy jakaś książka znowu poświęcona Buickowi. Tutaj też mamy Buicka 5.7 skrzydlaka. Tu jest zawiadomienie od konserwatora pewnie o wpisie. Tutaj moje sprawy z rejestracji. Cyk, cyk, cyk. Karta wjazdu, auto nostalgia. O, przez chwilę auto było własnością kolegi Maćka, którego pozdrawiam serdecznie. Cyk, tu są jakieś, widzę, blankieciki z PZU. Zlecenie Buick myjnia. No i tu jest ta najważniejsza sprawa. Samochód został przez rodzinę pani Ethel nazwany tak jak ona, tak jak jej imię, Ethel Peary. Zobaczcie, tu jest to zdjęcie przekazane przez rodzinę. Tutaj mamy z grubsza historię, do kiedy ten samochód jeździł później, który wnuk się nim opiekował, który rozpoczął mechaniczną tutaj, no powiedzmy, naprawę tego samochodu. Tu zobaczcie pismo od Buicka do nowego właściciela. Podpisane chyba ręcznie. Tak, takie rozmazane. Tu mamy też taką instrukcję. Nie będę jej wyjmował, no ale możecie się, chociaż w sumie mamy czas. To pewnie było z samochodem dawane nowemu właścicielowi. Dobrze. Tu mamy Buick Owner Service Policy. Odometer Disclosure Statement. Cyk, tu zobaczcie wszystkie zawieszki, wszystkie meteczki, jakie miał, z jakimi stał w salonie, z jakimi wyjechał. Wszystko się zachowało, zobaczcie. To pewnie sobie wisiało w środku. Tutaj mamy coś na kształt chyba jakiejś książki serwisowej, zobaczcie. Pierwsza inspekcja, 43 rok. Co my tu mamy? Tu mamy data 44. Tu 43. Dobra. Tu coś pewnie, co wisiało na gałce, na wajsze skrzyni biegów. Tutaj kolejne instrukcje. Nie będę tego już wyjmował, daruję sobie. Tutaj schematy. Też tego nie będę wyjmował. No dobrze, proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o bogatą papierologię tego samochodu. A dzisiaj jeszcze zaraz podejdę do garażu, zaraz sprawdzimy, czy jest sucho. Na pewno nim wyjadę przed garaż. Jeśli będzie sucho u mnie na ulicy, to też się nim przejadę. Posłuchacie silnika, no i pokażę go w detalach przy świetle dziennym. Ale zanim pokażę Wam Buicka, jeszcze tak na zachętę tylko. Wiecie, że na sprzedaż wystawiłem wszystkie auta. I tak jak pokazywałem papierologię do Buicka, tak samo tutaj już Was mogę zachęcić. Ale zapach z tego idzie. To jest papierologia do Merkurego. Jest tego tutaj sporo, wszystkie faktury. Naprawdę, no, mistrzostwo świata, co tutaj się dzieje. Tu jeszcze są instrukcje obsługi.
przeróżne książki i jeszcze coś jest w bagażniku, ale o tym już na filmie z Merkurego, tutaj nie będę przedłużał. No dobra, proszę Państwa, zrobiona roszada. Mamy miejsce do wyjazdu. Dobieramy się do pana Buicka. Tak sobie pracuję zaraz po odpaleniu. Niestety nie obyło się dzisiaj bez dolewania paliwa do gaźnika. To gdzieś odpłynęło, nie chciałem go tak hetłać, że tak powiem. Ale jak stoi krócej, to sobie odpala ładnie. Teraz nim wyjadę na zewnątrz, pokażemy go kolegą Władysławem w detalach. No, trochę nam tutaj oklap, ale to dlatego, że niestety jest tu problem z uciekającym powietrzem, tak co miesiąc trzeba dopompować połowę. Koło oczywiście tutaj jest z dętką. Dobra, nagrywasz? Mhm. To o tutaj trzymaj, dobra? Dobra. I ja nim wyjeżdżam. Tylko tata będzie na mnie dym leciał. Dobrze, super Władek, czadowo. Musimy się wziąć za dopompowanie tego koła zdecydowanie, zanim pojedziemy na stację. No jest sucho, zauważyłem, więc chyba zrobimy tą szybką rundkę. Niech sobie chwilę popracuje. Damy mu się ustabilizować i potem się przejedziemy, a w tym czasie zaraz dopompujemy powietrze. Dzień dobry Państwu, tak pracuje Buick z 41 roku, zaraz po odpaleniu. Słyszycie tutaj silnik R8 Fireball, ponad 4-litrowy, na dwóch gaźnikach. To jest jego piękne wnętrze. Więcej na kanale Motokronika. Do zobaczenia. No dobra, minęło kilka minut. Koło lekko dopompowane. Pracuje sobie. Niegaszony. Niestety tą oponę, jak widzicie, chyba ja załatwiłem. Te opony, one są, były nowe w 2000 chyba. Nie wiem, 19. Firestone'y oczywiście. W super stanie. No niestety załatwiłem je, widzicie, bo pojechałem na kapciu na Orlen. Praca, jak widzicie, taka, nie jest to idealne. Chyba zapłony wypadają. Jeszcze ma te podwyższone obroty, ale zaraz pan Władysław mnie nagra, jak będę się stąd wytaczał w bardziej jasne miejsce i te obroty mu spadną.
I tak, żeby samochód było widać cały czas. Dobra. Tylko trochę tego łyżę widać. Co było widać? To nic, nie przejmuj się, Władek, było super. Dobra, od czego by tu zacząć? Piotrek, prosiłeś o tapicerkę, więc tapicerka, ja już zdejmuję ten meksykański, oryginalny zresztą kot. I teraz, tak jak widzisz, tapicerka jest w stanie naprawdę turbo ekstra zachowania. Tak się tutaj wszystko prezentuje. Do podłogi zaraz wrócę. Jedyny właśnie mankament to jest to, co ci pisałem. Tak. Tu jest taki ubytek pewnie od przekładania foteli, żeby mogły sobie wsiąść tutaj wnuki pani Ethel. Tutaj mamy, no GM-owski, ale jednak Cadillac, dywanik gumowy, no jak widzisz, oryginalna wykładzina. Dobra, przejdźmy z drugiej strony, chociaż jak już tu jesteśmy, zwróć uwagę na boczek. O, tutaj wytarł się, obcierając tutaj prawdopodobnie. Ten samochód był w kobyłce u Łukasza Wiśniewskiego na detailingu. Ten detailing polegał na nałożeniu ceramiki na lakier, ale też zabezpieczeniu wnętrza. Na przykład tutaj jest naklejona taka niewidzialna folia, żeby ten element łokciem nie był dalej jakoś dewastowany. Zobacz, jak fajnie sobie spękał ten dzyndzel. Uszczelki, no to tak jak się pewnie spodziewasz, są do wywalenia. Próbowałem się tutaj, jak widzisz, ratować różnymi sposobami, ale drzwi, o proszę bardzo, po prostu petarda. I teraz przejdźmy z drugiej strony. Otwieramy drzwi, te też chodzą świetnie. Tutaj tych, zdaje się, uszczelki są mniej wytrzaskane i ten dźwięk tutaj jest przyjemniejszy. Ta wykładzina jest oczywiście tutaj dla zabezpieczenia, akurat taka była pod ręką i takiej użyłem. Proszę bardzo, tutaj więcej jest tego dywaniku. Tak się prezentują wszystkie tutaj podzespoły. Dopytywałeś mnie o radio, więc to radio, jak widzisz, wygląda w ten sposób. To jest tylko taki dekielek. Tutaj za tym jest pusto. Schowek z zegarkiem. Ten zegarek ma taki oto silnik, tu jest kartka, o której wspominałem, tu są jakieś blankieciki z ubezpieczenia. Proszę bardzo, ta karteczka też zachowana. Tu mamy próg, tu jest zachowany jeszcze napis Buick Body by Fisher, jasna sprawa. Tu są te punkty, które pewnie by cię interesowały. Zdrowizna z lekkim nalotem, rzecz jasna. Tutaj mówiłem ci o
takim obsypanym, jakby go ktoś piachem obsypywał. On prawdopodobnie jeździł po kiepskich drogach, tak wnioskuję. No i gdzieś tutaj na niego pewnie leciały jakieś różne kamienie. Tutaj wyżej jest tego mniej. Tu powinien być jakiś odbojnik, podejrzewam. Tak czy siak, nikt tego, jak widzisz, jeszcze nie rozbierał. Wszystko jest w stanie oryginalnym. Tutaj też mamy tą folię zabezpieczającą położoną przez Łukasza. Black Hole Detailing. Mogę śmiało polecić. Tutaj boczek też jest w świetnym stanie. Mniej zużyty tutaj, mniej zużyta klamka, powiedzmy. Wszystkie te elementy są jeszcze, jak widzisz, pięknie spasowane, nigdy nie wyjmowane. Tutaj uszczelka się wydaje być lepszą niż z tamtej strony. No jakieś wielkie rdzy, zobacz. Tu są tylko takie nalociki. A nie wiem, czekaj. O, teraz. To jest uszczelka, która się kruszy i stąd tak brzydko to wygląda. No, czekaj. O, teraz może. Nie. Spróbuję wyostrzyć, poczekaj. Tutaj, o. Dobra. Teraz podwijamy fotel. Piękna rączka. Tutaj też jest tapicerka zachowana idealnie pod tą wycieraczką. Też kanapa, tył, popielniczka. A chyba nawet była używana. Szybki, to wszystko się tutaj pięknie otwiera. Tu wymieniłem żarówkę. A propos żarówek, to zobaczysz, jaką fajną skrzynkę dostałem. Epokową. Tutaj, jak widzisz, kanapa. Ta kanapa jest w stanie idealnym, jak na swój wiek, jak to się dodaje. Tutaj mamy tylną półkę. Sun visors są też w idealnym stanie. No dobra, tu już możemy zamknąć. Tutaj te łączenia z tymi kedrami wyglądają w ten sposób. Ten lakier, jak widzisz, tutaj ma jakieś jakby spękania. To wszystko jest zdrowiutkie tutaj w środku. Jest pozalewany crownem, ale o tym za chwilę. Pod światłami, wiadomo, uszczelki są fabryczne, one próby czasu nie wytrzymały tak, jakbyśmy chcieli. Biżuteria jest w stanie takim, o. Zderzak chyba z przodu jest w lepszym stanie. Wszędzie zdrowizna, naprawdę. Dekielki, zobacz, tu są jeszcze paski, strzelam, że namalowane fabrycznie. Tutaj tak wygląda. Tutaj tak. Drzwi. Nie, no to jest bardzo dobrze. Nie ma co wybrzydzać, moim zdaniem przynajmniej. Silnik już pracuje lepiej, jak jest rozgrzany. Zderzak przedni, jak widzisz, trochę lepszym stanie. Atrapa zachowana tak, jak widać. Tutaj jakieś lekkie dotknięcie, pewnie jeszcze w Stanach. Dziób. Kolejna lampa. Super są te detale. A tutaj te drzwi, one są najgorsze. Wydziubane po prostu. No i co? Tak wygląda z zewnątrz. Aha, zaraz, żeby dostać się do bagażnika, muszę
muszę go wyłączyć, bo tam mam klucz przy stacyjce. No i teraz to zrobię. Dobra. Wyjmujemy kluczyk. Cyk, otwieramy, Władysław, nie? Ani nie spuszczało powietrza. Tak, no właśnie. Tak, tu jest zapasowe koło. Teraz już może daruję sobie zdejmowanie, ale tak wygląda, o widzisz, to jest ta tapicerka pod nim. Wszystko tu jest naprawdę w stanie fabrycznym, nietykane widać. Fajowe płótno. Tu jest ten koc, o którym Ci mówiłem, z którym przyjechał ze Stanów. Ta skrzynka oczywiście jest dołożona przeze mnie. Tutaj jest lewarek, teczka i walizki są oczywiście nasze, polskie, PRL-owskie. To też jest PRL. No i co jeszcze? Tutaj za kamery wyglądają tak, a tu jest, zobacz, fajna sprawa. Z tym przyjechał. Jest komplet 6-woltowych żaróweczek. No klimat naprawdę cudowny. O, Władek, znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Zobacz, tu jest ta nakrętka. Weź ją, Władek, i przykręć, dobra? Na to kółeczko. Na ten wentyl, dobra? No, bierz. Cyk, przykręcaj. O, sorry. Widzisz, jak się przydało? Super, dobra. I stąd właśnie wyjąłem żarówkę, którą wymieniałem w tej lampce we wnętrzu. No to tak, klapa oczywiście, tak jak się pewnie spodziewasz. W stanie bardzo dobrym. Tu są, o, takie zakamary. Cyk. To jakby jakieś smarowidło kiedyś położone. Dobra, koło. No nie można powiedzieć, że nie było używane, bo widać, że było. Tu mamy klucze. Tutaj wyciągacze wilgoci. Z nimi przypłynął. Dobra, cyk. Udało się, Władziuś? Cyk, zamykamy. O, dobra. Zakręcaj, w prawo się zakręca. W prawo, w drugą stronę. O, w tą, no. Tak jest. Tu są okulary, o których wspomniałem. Pani Etel. Tu jeszcze chyba tego połączenia nie pokazywałem. Od spodu nie ma sensu, żebym się tutaj skupiał, bo takie wideo znajdziesz na kanale, bo w trakcie zabezpieczania antykorozyjnego ja pokazywałem to auto, jak było na podnośniku. Naprawdę ciężko mu tutaj cokolwiek zarzucić. Stan, powiedziałbym, naprawdę bomba. Zakręciłeś? Świetnie, Władziu. Dzięki. Z wad. To co mi się przypomina. Bak ma dziurę gdzieś. Jak jest nalane do pełna, to potrafi się wylewać. Być może jest jakieś połączenie tej rury, nie wiem, z tym głównym zbiornikiem. Nie sprawdziłem tego. To zobacz, jak wyglądają wnęki. Naprawdę, naprawdę bomba. Okej, dosyć cukrowania, trzeba by się przejechać, dopompujemy koło. O, tutaj jest ten w środku, ten odbojnik, zachował się. Szyby wszystkie pięknie się otwierają, te fletnerki też. O, widzisz, jak przy okazji szkło na tych fletnerkach wygląda już w ten sposób. Tu gdzieś mamy chyba jakiś mleczny kawałek którejś szyby, chociaż nie, a może mi się z jakimś autem pomyliło. Tu coś w niego walnęło, ale nie wiem, co to było, więc ta szyba jest taka se. Tutaj też nastąpiło wydziubanie. To jest para ze środka, bo tu jest wywiecznik. Oczywiście łapacz powietrza. Wycieraczki według mnie nie działają w tym samochodzie. Nie pamiętam szczerze, nigdy nim w deszczu nie wyjeżdżałem. Nie działały chyba Chevy 54. Dobra, zaraz sprawdzimy. Nie pamiętam.
Co tu jeszcze? Zaraz, zaraz. Światła to wszystkie działają, kierunki działają. Klakson oczywiście działa. Tak? Tak, to zaraz musimy właśnie przymknąć. Racja, tu jest takie zabezpieczenie. Maska oczywiście otwierana na obie strony. Lusterko jedno z lewej strony. Wszystkie wskaźniki tutaj na desce rozdzielczej, one działają, są podświetlone i dobrze wszystko wskazują. Skłamałem Ci wczoraj, teraz widzę z przebiegiem. To auto ma już 50 321 przebiegu, czyli zrobiło u mnie jakieś 1000 mil, nawet może ponad. To auto w zeszłym roku miał robiony poważny serwis mechaniczny. Było mojego kolegi Łukasza. Co było zrobione, znajdziesz na kanale, w filmie. Przejechał bez żadnego problemu i był naprawdę zadziwiająco żwawy. 100 km wtedy na powrocie, bo szkoda było pakować na lawetę. Chciałem się przejechać. I ogólnie ten samochód nigdy w sumie nie zawiódł. Zawsze odpala, zawsze wraca o własnych siłach do domu. Tu jest taki też, zobacz, fajny detal. Tu jakaś kartka, no niestety nie zachowało się tutaj nic z tego, co było napisane. Klakson działa, to mówiłem. Tutaj jest sterowanie anteną, góra, dół. Czekaj, wezmę szerzej. Cała podsufitka naprawdę w super stanie. Pięknie naciągnięta, nigdzie nic nie zwisa. Tutaj te wszystkie, zobacz, korbki, klapki. Wszystko w super stanie. Co tu jeszcze? Tu te wszystkie wnęki, naprawdę tu nic złego, o, nie znajdziesz. Czekaj. Wszystko jest takie naoliwione i świecące przez krauna, ale zdaje się, że miałeś z nim do czynienia, więc wiesz, czego się spodziewać. Tu chyba już zaglądałem. No dobra, to co, ruszamy na krótką przejażdżkę i dopompujemy koła. Jesteśmy już we wnętrzu, tutaj cykanie zegarka sprawnego. On oczywiście nie pokazuje dobrej godziny, bo ma odpinany akumulator. Przekręcamy kluczyk. Podpalamy po tych 10 minutach nagrywania. Oho. No akurat jak nagrywałem, tak mu się zdarzyło. Nigdy tak nie miał. No dobra, trudno. Tak czy siak, nie będę tego wycinał. Dobra, cyk. Jakieś paliwo jest. Tutaj mamy tak, jakieś ogrzewanie. O, ogrzewanie to chyba nigdy nie sprawdzałem. A światła to się zapala gdzieś tutaj, o. A tu są jeszcze takie map lights, czyli można sobie podświetlić coś, o tutaj. I one też są, jak widzisz, świecą. Tutaj gdzieś mamy lighter. Cyk. Tu mamy ashtray, oczywiście jeden. Tu mamy ashtray drugi. Też jest, był używany, to ewidentnie widać. Nie, tu jest dmuchanie do wnętrza. Wybaczcie, że w gumiokach trochę nie przystoi w takim aucie. To w końcu nie Range Rover. No przyznajcie, że dźwięk tego silnika jest niepowtarzalny i przemiły dla ucha. R8 zdarza się wyjątkowo rzadko. Cyk, dobra. I ruszamy. Zamknęło się tak. To telepanie teraz do drzwi, bo tutaj, tak jak Ci mówiłem, ta uszczelka jest wytrzaskana, a ten mój tymczasowy sposób już się, że tak powiem, zużył. Kieruneczki też działają. Tutaj nawet działają te światełka informujące o ich włączeniu.
Nie, nie, jedziemy Wadziuś na Orlen. Sobie pięknie sunie. Koło już dopompowane, więc zrobimy przejażdżkę dłuższą. Jest sucho, więc sobie objedziemy jakieś 2-3 km dla zdrowotności też. Jak widzisz, tutaj wszystko jest funkcjonalne. Licznik nabija kilometry, ten dzienny też. Bez problemu, jak wracałem do domu z tej naprawy, o której wspomniałem, samochód się rozpędzał do 100 na godzinę, a chyba nawet 130 jechał. Potem już wiadomo, trochę pękałem. Tak czy siak chciał jechać jeszcze szybciej, bez żadnego problemu. Miał też wtedy wymieniony olej w silniku, miał też wymieniony olej w skrzyni. Co jeszcze? Kurczę, musiałbym sobie przypomnieć, ale na pewno w tym filmie to wszystko opowiadaliśmy. Klakson działa pięknie, ma bardzo fajny głos, dźwięk. Chętnie przyspiesza. I skręcamy. Biegu redukować oczywiście nie trzeba. On sobie tą trójką świetnie daje radę. Tak się, proszę Państwa, jedzie za kierownicą samochodu z 1941 roku, nigdy nie restaurowanego. To jest stan fabryczny, przebieg 50 tysięcy mil. Jest to Buick Special Sedanet. Czysta frajda. Samochód jest w stanie fabrycznym tylko raz. O, tu na kierownicy brakuje tego elementu wykończeniowego w kolorze, tutaj tak jak ten, no taki chyba kość słoniowa, można powiedzieć.
prawdopodobnie się skruszył. Chcę zobaczyć, jakie tutaj ciśnienie będzie pokazywał na postoju, na wolnych obrotach. Tu jeszcze dźwięk silnika, proszę Państwa, po zrobieniu kilku kilometrów lekkiej traski. Obroty już sobie zwolniły, posłuchajcie tego szmeru. Czego nie pokazywałem pod maską, teraz się skapowałem. Czekajcie, rozłączę. Akumulator mam taki. Tutaj powinien być taki dłuższy, fajniejszy, pod taką fajną obejmę. Zaraz ją Wam pokażę, ona jest w zestawie. Niestety trafił się taki. Działa już chyba 2 lata. No dobra. Gaźniki miały wymieniane zestawy naprawcze. Teraz mi się przypomniało. Tak, dobra, chyba już wszystko. Nie ma co przedłużać, nie, Władysław? A ja pójdę wysiądę. A wysiądziesz moimi drzwiami, Władziusz, nic się nie bój. O, dźwięk jest naprawdę mistrzowski. No, ciemno jest. Aha, teraz jeszcze pokażemy, Władziuś. O, podświetlenie. Zaraz, gdzieś tu się to podkręca. Od spodu. A to jest rampa. Czekaj. Bo to podświetlenie działa, zaraz muszę to... Tu jest ta obejma akumulatora. No taki był wcześniej, niestety się zrąbał. I już takiego nie znalazłem. Dostępny był w Polsce tylko ten żółty. Wiadomo, instalacja 6-woltowa, więc tutaj nie ma wybrzydzenia zbyt dużego. Akumulator ma taki. Był kupiony nowy, bardzo o niego dbam. Ciągle jest doładowywany. Jest naprawdę w świetnym stanie, myślę. No, kosztował mnie mało.